Witajcie ponownie, moi drodzy. Jak widzicie, zielone elementy naszego pączka róży zrobione. I dobrałam już sobie kolory do samego pączka, do płatków i wybrałam różę herbacianą. Kolorki, które postanowiłam użyć, to najciemniejszy, jaśniejszy, tak, jeszcze jaśniejszy i najjaśniejszy. Dam go wyżej, żeby było widać numer. I z tych czterech planuję udziergać płatki pączka. Jak widzicie, płatek ten spodni, który wystaje sobie spod górnego, już zrobiłam. Chciałam się przekonać, jak to będzie wyglądało. Narysowałam sobie również linie pomocnicze, ponieważ no nie czuję się dzisiaj jakoś super ekstra fantastycznie z racji tych dni w miesiącu i trochę ciężko mi się skupić. W związku z powyższym mogłabym zgubić rytm i kierunek, a nie chcę, więc sobie dorysowałam orientacyjnie linię w kształt, w jakim chciałabym, aby się ściegi układały. I powiem wam, że rysowanie czegokolwiek na filcu to jest dramat. A przynajmniej ja nie znalazłam jeszcze, nie żebym też jakoś szukała, nie znalazłam jeszcze odpowiedniego pisaka, cienkopisu, nie wiem, flamastra. Będę coś szukać, coś myśleć, czym można w miarę łatwo, lekko i przyjemnie rysować na filcu. Bo też zastanawiam się, no to był akurat bardzo prosty wzór, który narysowałam sobie ołówkiem od razu na tym materiale, natomiast są bardziej skomplikowane wzory zwierzątek, które ja najpierw wyrysowuję na normalnej kartce papieru, a potem za pomocą zazwyczaj kalki technicznej albo okna przerysowuję na materiał. I tu się zastanawiam, jak udałoby mi się przenieść taki wzór właśnie na filc. No i powiem szczerze, nie mam pomysłu. Będę kombinowała. Bo rysowania bezpośrednio na tym materiale sobie nie wyobrażam, chociażby dlatego, że jest on kosmaty. Na tyle kosmaty, że cienkiej linii na nim nie zrobię. No ale to, jak to się mówi, pieśń przyszłości, co prawda niedalekiej, bo chciałabym wyhaftować już następnego ptaka, a dokładnie sówkę na tym materiale, na tym albo chyba na tym, na białym, dlatego że sówka jest sama beżowo-brązowa, więc na beżowo-brązowym materiale wyglądałoby to po prostu nudno, tak myślę. Zobaczymy. Wyszedł mi taki dziwny łuk, ale to nie ma znaczenia. I tak dopiero ten drugi rządek tak naprawdę zdecyduje o tym, jak to będzie dalej szło. Poza tym to jest kwiat. Ojej, jak tu ciasno. I wiadomo, nigdy nie jest super równo w przyrodzie. No, super równo jest w molekułach, ale powiedzmy, że niekoniecznie w umoszczeniu kwiatków. No, zaraz będę zmuszona nitkę nową nawlekać, bo szybko się kończy. Pierwszy rządek skończony. Mam już drugi kolor. Robię drugi uzupełniający rządek tym samym kolorem. Jak widzicie, mamy już kolejny odcień. No i nawlekłam najjaśniejszy kolor. No i tym kolorem już będziemy, że się tak wyrażę, wykańczać. Jakkolwiek brutalnie to brzmi. Nasz haft. Naszą herbacianą różyczkę. Chociaż bardziej przypomina kawał płomienia niż herbaty, ale kawałek płomienia, płomyczek. Ale takie pomarańczowe róże też są. Gdzieś nie mogłam dzisiaj dobrać odpowiednich kolorów do odcienia typowo herbacianych róż. Te mi się bardzo podobają. I dlatego przy nich zostałam. I tu zrobię kilka ściegów na samym czubeczku. No, przełaś. Wróciłam do poprzedniego odcienia. Coś mi się tu przeciągnęło na prawą stronę. Nie wiem co. Nieistotne teraz. I jeszcze troszeczkę tu pogłębię w niektórych miejscach ściegi. Tak mi się wydaje, tak bym chciała. Aż tu się dziura zrobiła wielka. Nawlecz się. Mam takie wrażenie, że w niektórych miejscach po prostu te ciemniejsze ściegi zniknęły pod tymi jaśniejszymi. Zostały za mocno przykryte przez tą jaśniejszą mulinę i dlatego powiedzmy, że dubluję je, aby troszkę podkreślić ich obecność. Tu nieco mocniej wjadę kilkoma ściegami, żeby zaokrąglić tą granicę i będzie koniec. Moim zdaniem. I tak prezentuje się haft różyczki. Momencik. O. Dokładnie rzecz ujmując, to prezentuje się on w całości tak. Słychać, jak trzeszczy moje krzesło. Ok. Podsumowując, jeśli chodzi o haft na filcu, to jestem bardzo z niego zadowolona. Z tego, jak się fajnie haftuje, z tego, jakie są efekty. Jedyną wadą jak na razie jest rysowanie po nim. Polecam spróbować haftu na filcu. A ja się dzisiaj z wami żegnam. Zapraszam do oglądania innych odcinków. Dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii, jakie od was dostaję. I życzę wam udanego dnia. Pa, pa.